Kiedykolwiek czułeś, że Twój mózg działa na wolniejszych obrotach, jakby utknął w gęstej mgle. Myśli stają się rozmyte, a pamięć zawodzi, koncentracja gwałtownie spada. To klasyczne objawy tzw. mgły mózgowej, znanej również jako brain fog. Jest to stan, w którym doświadczasz trudności z koncentracją, myśleniem i zapamiętywaniem informacji. To subiektywne odczucie może znacznie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie, obejmując spowolnienie myślenia i zmęczenie umysłowe. Jedną z kluczowych przyczyn tego stanu jest odwodnienie. Jak tak naprawdę nawodnienie wpływa na zdrowie naszego mózgu. Zdajesz sobie z tego sprawę, że spożycie odpowiedniej ilości wody może znacząco poprawić Twoją wydajność w zadaniach wymagających uwagi wzrokowej oraz pamięci krótkotrwałej. Efekty te zależą jednak od początkowego stanu nawodnienia osoby. Badania nad wpływem odwodnienia na wydajność umysłową przeprowadzono systematycznie w populacji wojskowej. Już wiele lat temu zauważono, że żołnierze narażeni na ekstremalne ciepło doświadczali różnego stopnia odwodnienia. W badaniach oceniano zdolności poznawcze, tak jak pamięć krótkotrwała, zdolności Numeryczne, funkcje psychomotoryczne i utrzymanie uwagi. Aby ustalić specyficzne deficyty, wyniki pokazały, że deficyty poznawcze były zależne od stopnia odwodnienia, wpływając na wydajność we wszystkich zadaniach poznawczych, gdy żołnierze byli w stanie ciężkiego odwodnienia, utrata masy ciała więcej niż 2%. Gdy odwodniony dorosły wykonuje zadania wymagające zaangażowania poznawczego, jego mózg wykazuje oznaki zwiększonej aktywacji neuronalnej, co wskazuje, że mózg pracuje ciężej niż normalnie, aby wykonać zadanie. To nie pozostaje niezauważalne. Badania pokazują, że ludzie postrzegają zdania umysłowe jako znacznie trudniejsze niż są w rzeczywistości, gdy są lekko odwodnieni. Jakie mogą być tego przyczyny oraz jaki mechanizm za tym stoi? Zmniejszona objętość mózgu. Odwodnienie powoduje kurczenie się komórek mózgowych, co utrudnia ich funkcjonowanie i komunikację. Obniżona perfuzja mózgowa. Mniejsza objętość krwi i niższe ciśnienie krwi mogą prowadzić do zmniejszonego przepływu krwi do mózgu, co skutkuje niedostatecznym dostarczaniem tlenu i składników odżywczych. Zaburzenia równowagi jonowej. Odwodnienie może zakłócać równowagę jonową, co prowadzi do problemów z przewodzeniem impulsów nerwowych. Problemy z termoregulacją. Brak odpowiedniego nawodnienia utrudnia regulację temperatury, co może prowadzić do zwiększonej temperatury naszego mózgu. Mózg jest wyjątkowo wrażliwy na zmiany w poziomie nawodnienia. Składa się aż w 75% z wody, co oznacza, że nawet niewielki niedobór może powodować poważne zmiany w jego funkcjonowaniu. Kiedy jesteśmy odwodnieni, komórki mózgu zaczynają się kurczyć, co prowadzi do trudności w komunikacji między nimi. To tak jakby ktoś zakłócał sygnał Wi-Fi w Twoim domu. Wszystko zaczyna działać wolniej i mniej efektywnie. Jednak czy to oznacza, że jeśli nie wypijesz wystarczającej ilości wody, to już po tobie? Nie do końca. Nasz organizm potrafi się adaptować nawet do najtrudniejszych warunków. Jednak wszystko ma swoją cenę. Regeneracja po skrajnym odwodnieniu może trwać nie dni, tygodnie czy miesiące, ale nawet lata. W 1994 roku podczas słynnego maratonu biegu przez Saharę niespodziewana burza piaskowa oddzieliła go od reszty uczestników i pozostawiła samego na jednej z najbardziej nieprzyjaznych pustyn świata. Ten bieg, nazywany jest również maratonem piasków, to sześcioetapowy ultramaraton. Maraton o długości 250 km odbywający się co roku w Maroku. Na czwartym etapie biegu, gdy temperatura przekracza 50 stopni Celsjusza, potężna burza piaskowa spowodowała, że Prosperi zgubił drogę i został pozostawiony sam na środku pustyni, bez wody i z ograniczonymi zapasami żywności. Musiał polegać na swoich umiejętnościach przetrwania, pił własny mocz, aby pozostać nawodnionym, a gdy to nie wystarczyło, zaczął polować na nietoperze, węże i jaszczurki, pijąc ich krew, aby dostarczyć organizmowi płynów i kalorii. Po Dniach wędrówki znalazł opuszczone sanktuarium, gdzie próbował zakończyć swój żywot. Jego krew, z powodu ekstremalnego odwodnienia, szybko zakrzepła, co uratowało mu życie. Ta nieudana próba dała mu nową siłę i determinację do dalszej walki. Po dziewięciu dniach na pustyni natknął się na oazę, ale nie mógł pić wody z powodu opuchlizny w gardle. Po kilku godzinach udało mu się nawodnić i kontynuował marsz, aż spotkał grupę nomadów, którzy pomogli mu i zaprowadzili do bezpiecznego miejsca. Prosperi przebył około 290 km od trasy. Biegu i stracił znaczną część masy ciała, wymagając dwóch lat na pełne wyzdrowienie. Jednak to skrajny i odległy przykład przejdźmy do czegoś o wiele bardziej przyziemnego. Wyobraź sobie, czy miałeś pracowity dzień w pracy i wypiłeś tylko jeden kubek kawy, niewiele więcej. Klimatyzacja nie była włączona, a upał na dworze dawał się we znaki. Chociaż kawa liczy się do całkowitego nawodnienia, nie kawa nie odwadnia, to przy tak małej ilości płynów i ciągłym poceniu się możesz być sklasyfikowany jako lekko odwodniony. Już 1 do 2% utraty całkowitej wody w organizacji. Plasuje cię w tej kategorii. Teraz masz przed sobą długą drogę do domu. Oczywiście, jeśli byłbyś całkowicie odwodniony i oszołomiony, prowadzenie samochodów mogłoby być problemem. Ale co z normalnym, codziennym lekkim odwodnieniem, takim, które możesz doświadczyć po pracowitym dniu, kiedy zapominasz o odpowiednim nawodnieniu. Odwodnienie to nie tylko kwestia fizycznego dyskomfortu, ma ono głęboki wpływ na funkcję mózgu. Nawet lekkie odwodnienie może prowadzić do 5% spadku funkcji poznawczych, gdy odwodniony dorosły wykonuje zadania wymagające zaangażowania. Poznawczego, jego mózg wykazuje oznaki zwiększonej aktywacji neuronalnej, co wskazuje, że pracuje ciężej niż normalnie, aby wykonać dane zadanie. To nie pozostaje niezauważalne. Badania pokazują, że ludzie postrzegają zadania umysłowe jako znacznie trudniejsze niż są w rzeczywistości, gdy są lekko odwodnieni. Dbając o odpowiednie nawodnienie, możemy unikać nie tylko fizycznego dyskomfortu, ale również znacznie poprawić nasze funkcje poznawcze. Pamiętaj więc, aby regularnie pić wodę i unikać mgły mózgowej, która może zasnąć twój umysł, i utrudnić codzienne funkcjonowanie. Używając symulatorów jazdy, badacze z Uniwersytetu przetestowali grupę lekko odwodnionych mężczyzn. Kazali im wykonywać monotonny, nudny, dwugodzinny przejazd. Gdy byli w pełni nawodnieni, i ponownie, gdy byli lekko odwodnieni. Podczas jazdy w stanie pełnego nawodnienia kierowcy popełnili 47 błędów. Kiedy jednak byli lekko odwodnieni, liczba ta wzrosła do 101 błędów. To pokazuje, jak wielki wpływ na nasze zdolności poznawcze i koncentrację może mieć brak odpowiedniej ilości płynów w organizmie. Co więcej, badacze odkryli, że liczba błędów kierowców była bardzo podobna do tych, którzy popełniają się alkoholu we krwi wynoszącą 0,8 promila. Odwodnienie powoduje objawy podobne. Do lekkiego upojenia alkoholowego, tak jak zmniejszona koncentracja, zmiany nastroju, zmniejszona czujność i zmęczenie. W praktyce oznacza to, że osoba odwodniona może nie być w stanie reagować na bodźce zewnętrzne tak szybko i skutecznie, jak osoba dobrze nawodniona, To zwiększa ryzyko wypadków na drodze. Jak rozpoznać, że odwodnienie wpływa na Twoją wydajność umysłową? Istnieje wiele charakterystycznych objawów: czujesz się umysłowo-ospały, zapominasz i masz trudność z koncentracją. To wszystko są powszechne objawy spadku funkcji poznawczych spowodowanych odwodnieniem. Odwodnienie może prowadzić do bólów głowy poprzez mechanizm skurczu mózgu. Kiedy ciało jest odwodnione, traci płyny, co prowadzi do zmniejszenia objętości mózgu. Ten skurcz powoduje, że mózg odciąga się od czaszki, co naciska na wrażliwe na ból błony otaczające mózg, takie jak opony mózgowe. To naciskanie wywołuje ból, który odczuwamy jako ból głowy spowodowany odwodnieniem. Dodatkowo, odwodnienie powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych w mózgu, co również może przyczynić się do wystąpienia bólu głowy. Nawet łagodne odwodnienie może wywo Pływać takie objawy, gdy ponownie nawodnimy organizm, mózg wraca do swojego normalnego rozmiaru, co zazwyczaj łagodzi ból głowy. Badania wykazują, że nawet łagodne odwodnienie może powodować zmiany nastroju, w tym zwiększoną drażliwość i uczucie niepokoju. Niedobór płynów wpływa również na zdolności mózgu do regulacji emocji, co może prowadzić do wzrostu uczucia złości i napięcia. Dodatkowo odwodnienie może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej, co może również wpływać na nastrój i poziom energii. Jaka jest tak naprawdę rola elektrolitów i czym tak naprawdę są one? Elektrolity, takie jak sód, potas i magnes, pomagają regulować poziom nawodnienia i wspierają funkcje nerwowe. Napoje wzbogacone elektrolitami mogą być bardziej efektywne w nawodnieniu i poprawie wydajności poznawczej niż sama woda, szczególnie w sytuacjach intensywnej aktywności fizycznej. Kluczowe elektroity dla zdrowia mózgu to m.in. sód kluczowy dla generowania i przesyłania sygnałów elektrycznych w mózgu i nerwach. Potas współpracuje z sodem w utrzymaniu gradientów elektrycznych w komórkach, co jest niezbędne dla transmisji sygnałów nerwowych. Magnez reguluje neuroprzekaźniki i chroni mózg przed stresem. Wapnie, krytyczne dla funkcji nerwowej, stymuluje uwalnianie neuroprzekaźników. Neuroprzekaźniki tak jak acetylocholina i glutaminian odgrywają kluczową rolę w procesach pamięciowych. Acetylocholina jest związana z pamięcią krótkoterminową, uczeniem się, podczas gdy glutaminian uczestniczy w synapsach, które są podstawą pamięci długotrwałej. Nierównowaga elektrolitowa spowodowana np. odwodnieniem, może zakłócać uwalnianie tych neuroprzekaźników, co prowadzi do problemów z pamięcią. Kolejne badania pokazują, że nie wszystko jest stracone. Niektóre zmiany poznawcze możemy zredukować niemal natychmiast po nawodnieniu. W badaniu przeprowadzonym w Chinach udział wzięło 12 zdrowych mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat, rekrutowanych z medycznego koleczu. Badanie miało charakter samokontroli, co oznacza, że każdy uczestnik był swoim własnym kontrolnym punktem odniesienia. Uczestnicy przeszli przez trzy etapy: test bazowy, test odwodnienia i test nawodnienia. Podczas testu bazowego po 12 godzinach nocnego postu uczestnicy przeszli serię testów oceniających ich stan nawodnienia, w tym analizę osmolarności moczu i krwi, pomiary ciśnienia krwi oraz testy zdolności poznawczych. Następnie w ramach testu odwodnienia przez kolejne 36 godzin uczestnicy nie pili żadnych płynów, ale otrzymywali trzy posiłki dziennie. Po tym okresie przeprowadzono te same testy, co w etapie bazowym. W teście nawodnienia uczestnicy wypili 1500 ml wody w ciągu 15 minut. Po godzinie odpoczynku ponownie przeprowadzono te same testy. Wyniki badania pokazały, że odwodnienie miało znaczący, negatywny wpływ na zdolności poznawcze i nastrój uczestników. Wskaźniki błędów w testach uwagi i koncentracji wzrosły 16-krotnie. Po nawodnieniu wyniki uczestników znacząco się poprawiły. Wskaźnik błędów zmniejszył się o 1,4%. Ogólny nastrój i uczucie zmęczenia uległy znaczącej poprawie. Badanie jednoznacznie wykazało, że odwodnienie ma negatywny wpływ na wydajność poznawczą i nastrój. Nawet umiarkowane odwodnienie może prowadzić do pogorszenia pamięci krótkotrwałej, zwiększania liczby błędów w zadaniach wymagających uwagi oraz obniżenia ogólnego samopoczucia. Odpowiednie nawodnienie może szybko odwrócić te negatywne efekty, poprawiając zdolności poznawcze i nastrój. Naukowcy wciąż nie wiedzą dokładnie, co odpowiada za pogorszenie funkcji poznawczych, ale istnieje kilka omawianych mechanizmów, Jednym z nich jest fizyczne kuczenie się mózgu, gdy nie spożywamy wystarczającej ilości wody. Choć badania w tej dziedzinie są jeszcze bardzo młode, wyraźnie widać fizyczny wpływ odwodnienia na nasz mózg. Naukowcy zaobserwowali, że mózgi lekko odwodnionych osób stają się cieńsze w kluczowych obszarach w odpowiedzi na utratę wody w organizmie. Zauważyli, że ogólna objętość mózgu jest zmniejszona, w szczególności szara i biała masa wraz z podwzgórzem i ogólną grubością kory mózgowej. U dorosłych grubsza kora mózgowa i więcej szarej masy są skorelowane z ogólną inteligencją i IQ, podczas gdy cieńsza jest związana ze starzeniem się, chorobą Alzheimera i ogólnym spadkiem funkcji mózgu. Objętość mózgu szybko wraca do normy, gdy tylko uzupełnisz brakujące płyny. Ile tak naprawdę wody potrzebujesz? Można rozsądnie stwierdzić, że w ciągu pierwszych 10 godzin dnia, gdy jesteś aktywny, powinieneś spożywać średnio 230 ml wody na godzinę. Oznacza to, że w ciągu tych 10 godzin powinieneś łącznie wypić około 2,3 litra wody. Mówimy tu o osobie, która nie jest aktywna Fizycznie, a także, która nie jest w jakichś skrajnych warunkach cieplnych, czyli przyjmujemy mniej więcej te 200-250 litrów na każdą godzinę. Jednak nie ma konieczności spożywania takiej ilości płynów dokładnie co godzina. Możesz to sobie podzielić, że na przykład co 2-3 godziny będziesz spożywał większą liczbę płynów. Chodzi o to, aby dostarczać mniej więcej te 2 2,5 litra wody dziennie. Pamiętaj też, że podczas skrajnych warunków pogodowych, gdy na przykład jest gorąco lub uprawiasz aktywność fizyczną, Twoje zapotrzebowanie na wodę znacząco wzrasta.